Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i postanowiłem sobie sprawdzić jeszcze przed szukaniem garnizonu, a tak właściwie drzwi do garnizonu, bo mamy nowy klucz, przypominam, chciałem sprawdzić, czy, no właśnie, pojawił się drugi rycerz do pomocy, jakby co, ej, ten z halabardą, ej, dobrze, zawsze fajnie, jak sojusznicy mają różne bronie, prezentują sobą różne style, nie, ale jeszcze tam nie schodzimy, jeszcze nie. Trzeba najpierw może... O, już wiem, co zrobimy. Przeczytamy sobie opis tego klucza. Może jak wtedy jakoś się dowiem, to jest to. Otwiera drzwi do strażnicy garnizonu. Strażnica garnizonu została zbudowana, by uwięzić chaos, a rycerze Eleum przybywają tam do dziś, wierni ostatnim rozkazom króla, czekając, aż ktoś poprowadzi atak na wielki płomień. Liczba mnoga przy rycerzach mnie troszeczkę cieszy. Bo możliwe, że znajdziemy tam już tych dwóch, których tutaj brakuje. Jeszcze dwa trony są. Chyba, że centralnie po drugiej stronie jest jeszcze jeden. Nie. Znaczy, jakieś krzesełko tam było, ale leży na plecach. Już raczej niestety się nie będzie nadawało do niczego. No dobra, kurde, gdzie jest ten garnizon? Oto jest pytanie. No ale dobra, mniej więcej chyba wiem, gdzie jest lokacja, gdzie było dużo rzeczy, których jeszcze nie odkryłem i nie sprawdziłem, więc tam pewnie też będą zamknięte drzwi jakieś. Może akurat tam będzie pasował klucz. To jest chyba trzecie albo czwarte nawet ognisko. Nie wiem, czy wewnętrzny mur wybrać, czyli tutaj, czy już dolny garnizon, ale no w sumie dolny garnizon. No to pójdziemy na górę i znajdziemy drzwi, podejrzewam, ale serio, jeszcze zobaczmy tutaj. Bo tam, przypominam, odmroziliśmy tą lokację i coś faktycznie nowego tam może być, a nie chcę zostawiać nic. Bo coś mi się wydaje, że jak już uda nam się zdobyć koronę, a już tak właściwie wiemy, gdzie ona jest, właśnie zbieramy sojuszników do walki z bossem, który tą koronę dzierży, to wtedy już niestety skończymy przygodę z Dark Souls 2 i trzeba będzie czekać na coś innego. Być może Bloodborne? Nie. No, ostatnio kapusty niestety na takie rzeczy, ale uwierzcie, gdybym miał sobie kupić dla przyjemności jedną grę, to byłoby to Bloodborne właśnie. Bo preorder na Wiedźmina już jest zrobiony, tylko trzeba poczekać na premierę. Nie, ale serio tutaj? Nie, chyba wejdziemy do środka. Bo tam był tłok. Z tego co pamiętam. Ej, oj, no właśnie. Nie ze mną te numery. Aha, i kolejny olbrzym. No dobra, coś tu trzeba wymyślić. Może poczekajmy, aż oni wyjdą. Ach kurde, to już nie z tej strony. Będę musiał poczekać z drugiej. A, faktycznie, i skrzynki się odmroziły, i przeciwnicy. Dobra, trzeba ich powyciągać. Po prostu nie może być opcji, że oni będą ginęli w pobliżu tych olbrzymów, bo sobie problemów. No robię tylko. Aha, dobra, chodźcie. Wszyscy podjudzeni wystarczająco. Cholera, nie w tą stronę, miałem ich wyciągać. Dobra, ale tyle na szczęście starczyło. Oj, koleś, odsuń się, muszę się napić. Oj, i drugi jeszcze. Jak niemiło, jak niedobrze, ale cicho, jest tylko jeden. Powinniśmy dać radę. Z jednym chyba powinno być spoko. No albo nie. Chyba backstep? Kurde. Cóż, ale giną na dwa strzały. No ja zginę na jeden, jak mnie ktoś trafi teraz. No, uff, dobra. Sytuacja się uspokoiła. Kurczę, ten się nie chce wybitnie odsunąć. A jak go raz dziabnę, to chyba nic się nie stanie. To znaczy, że jeszcze nie zginie, tak? Dobra, ale muszę... lekkim ciosem go trzasnąć. Dobra, i teraz zapraszam. Masz naprawdę mało zdrowia. Pewnie chciałbyś dokonać zemsty na mnie za to, że ci zrobiłem takie kuku, no ale chyba nie. No pieprzyć opieszałość przeciwników. Dobra, ale tego mogę rozwalić. Jest wystarczająco daleko od wszystkich. No czy jakiś olbrzym się ożywi? Nie, dobra, jednego możemy. Jednego, czemu nie? Ja nie chcę wyjść. Ja nie chcę go zostawiać. No i od razu z dwa strzały. No i to ja rozumiem. Dobra, no to teraz się zaczynam zastanawiać, czemu nie ożywiłem tego drugiego. Oj, dobra, dwie skrzyneczki przy jednej wiadomość. Przedmiot, ale potwór. O, ta skrzyneczka ma zamki. Widzicie? Takie oblodzone zamki. Nie miały nigdy. Ta nie ma, więc to jest bankowo mimikra, więc pozwólcie, że zaklnę trochę mroku w moją broń, dodatkowo. No i może oburącz jeden cios z wyskoku. No idealnie, o to chodziło. Dobra, nie dałem się zrobić w konia, nie dałem się zjeść.
Dobra, ale mimikry zawsze mają coś fajnego. Co miała ta? Symbol chciwości. O, żeż! A, no bo tak, faktycznie, no zabiłem go. Znaczy, zabiłem tą mimikrę. Więc, no niestety musiał się ożywić. O kurde. No nie wiedziałem, że posiada tupnięcie, ani takie machnięcie do tyłu. Ej, 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 dobra. O! Ale w dalszym ciągu powolny i troszeczkę przewidywalny. No dobra, ale pozostaje druga, ta już bez zamków, więc raczej można być spokojnym, że tu się nic nie wydarzy. Okej, dobra, to już sobie coś ulepszymy. Tylko kurczę, co? Już miecz rycerza oparów ulepszyłem maksymalnie. No jest gorszy od miecza mroku niestety. Więc troszeczkę smoczej kości zmarnowałem, ale przeżyjemy. Ja jestem ciekaw, jaką broń teraz zaupgrade'ować sobie na maksa po prostu. No tutaj coś. Bo tu? Sorry, że tak chodzę i macam ściany, choć pewnie już to robiłem, ale... Kto wie, może wtedy tutaj był na tej ścianie lód i nie szło po prostu jej wymacać. Aha, tutaj kilku olbrzymów. Chyba dobrze poszliśmy, mi się wydaje, bo dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy. Jeszcze jeden poproszę, no. Okej, okay. Lepiej wykańczać niż później dobijać. Albo dawać się dobijać, dobra, chodź. Kurde, no nie lubię jak pchają przede mną. No ale chyba najwyższa pora się napić. Dobra, jeszcze raz troszeczkę mroczną, uczynić tą mroczną broń. O, dobra, nieożywieni, więc pozostaje tylko tego szybko zdzielić. Może z dwa razy nawet. Dobra, i co? No i udało się ich nie uruchomić. Kurczę, ale pilnują akurat skrzynki. No szlak. No dobra, ale już się tam nie dostaniemy. No bo nie ma przeciwników. Bym musiał iść do ogniska teraz, ale w sumie... Ognisko nie jest daleko. Ognisko jest już tutaj. Tylko trzeba będzie się przenieść do tamtego z powrotem. I tym razem przesprintować lokację, tą pierwszą, z olbrzymami, żeby po prostu nikogo przypadkiem nie zbudzić. A poza tym później ogonek może mi się tylko przysłużyć, bo w tamtym pomieszczeniu będę potrzebował chyba więcej niż tamtych dwóch kościotrupów i jednego czarodzieja, żeby obudzić wszystkie olbrzymy, jak będzie trzeba. No ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że może nawet jednym olbrzymem się to uda zrobić, ale na pewno, no już na pewno dwóch wystarczy. Skrzynka się otwiera z jednej strony tylko przecież. Dobra, mur wewnętrzny. Ziup. No i w tym momencie niektórzy z was mogą mieć wrażenie delikatnego déjà vu. Bo tu już byłem, a choć w sumie nie, takiej akcji nie było. Ależ go rozbił pięknie, tylko po co? Dobra, ej, ale właśnie, tam jakoś na pewno można się dostać, skoro on tam stoi. Choć w sumie nie na pewno. Były takie lokacje już, gdzie przeciwnik stał na podwyższeniu i za nic tam nie można było wejść. Choć w sumie moment. Bo ja myślę teraz o żelaznej warowni, o tym rycerzu Alon, który sobie stał na górze i zeskakiwał, kiedy się szło po spiralnych schodach w dół na spotkanie z pancernym. Właśnie, tu miałem przesprintować to. Szkurde, ale zmarnowałem Estusa, ale... Oj, już myślałem, że ktoś wychodzi. Dobra, ale ja będę leciał sprintem, nikt mnie nie trafi. Dobra, i pięknie. Aha, jeszcze ty. Gdy wszyscy się nagle rzucili na mnie. Cholera, to akurat niedobrze. Ej, ale dobra, w tej lokacji mogę ich przetrzymać, albo nawet nie muszę. Sobie wrzucę może mroczną broń jeszcze. No i chyba spróbujemy to na tych zrobić. Dobra, jeden. No i tak nieładnie czarować w plecy. Kurczę, nie sprawdziłem, czy... Oj! Czy ona się otwiera z tej strony, czy z tamtej? Najpierw to trzeba sprawdzić. Z której masz za... O kurde, tak niedobrze. Tutaj chyba się będę miał okazję napić. Dobra, ale teraz muszę ich wyciągnąć z powrotem, chyba że tu jest jakieś przejście. Jest. Aha, i znowu olbrzymy i tak dalej. Nie, więc serio, musimy iść tu. I z której zamki? Z tej? Czy z tej? Cholera, z tej strony. Dobra, chodźcie. Zapraszam serdecznie. Dobra, chyba tyle oj. Ale wykończył tego jednego. Tu teraz już się olbrzym budzi, tak? No właśnie, dobra. I zobaczymy, czy jeden starczy. Oj, nie daj się trafić! No. Dobra, okej, okay, to było czysto ostatnim razem. O, shit. Nie, już dobra, lepiej się napijmy. Bo on chyba tu będzie mógł przejść. No co jest, czemu nie mogę sięgnąć? Dobra,
No i to jest chyba zgon, tak? To już ustaliliśmy wcześniej. Nie, że nie. Dobra. To okej. Chyba dwa łyki. Będzie bezpieczniej. Dobra. Ej nie, serio, wkurza mnie bardzo. Więc niech krzyczy w agonii i przestanie być upierdliwym. Ej, już mogę otworzyć jednym olbrzymem, no to świetnie. Oj nie, jednak nie, jeszcze brakuje jednego. Więc chodź. Tu. Ale nie, właśnie nie odskakuj. Zapraszam bliżej, zapraszam tutaj, w te rewiry. Dobra, powinno starczyć. Tylko szkoda, że jeszcze jeden olbrzym żyje. Ale dobra, sprawdźmy, jak tam ich obrona przed magią wygląda. Kurczę, zadziwiająco dobrze. Niedobrze. Oho. Ej, jednak sięgnął. Na mrok trochę bardziej wrażliwi, ale mimo wszystko kiepsko. Dobra, już tego wykończymy w ten sposób lamerski. No nie miejcie mi tego za złe, ale moje życie jest ważniejsze. O, shit. No i może jakiś mieczyk oburącz. Zaraz, ale to najpierw pobawmy się chwilę. No co jest, proszę cię, za tak... Ło, kurde, ale że kopnięcie ma. To tego nie wiedziałem, Dajcie klejnot, bo jest tusów mało, ognisko daleko. Ale mnie zgarnął i oj, a faktycznie, teraz trzeba było Estusa jednak wypić. Dobra, ale na szczęście nie strzela, nie atakuje magicznymi atakami. Żadnymi pociskami, nic, na szczęście, tylko rączki. No i dobra, sorry, wyprowadził mnie momentalnie z błędu. Wymaga sprostowania ta informacja, którą przekazałem przed chwilą, nie tylko rączkami. Jeszcze nóżki. Zapomniałem. No ale chyba teraz mogę, tak? No. Ej, o, dużo zabiera. I jeszcze raz. Powinno starczyć. Ile? A, o, no i zbudziłem. Kolejnego. Jaki fail. Ale dobra, jeszcze delikatna kombinacja. O, czemu to nie weszło? Kurde, no nie lubię, jak mnie łapią, bo mi się to kojarzy momentalnie ze zgonem. Tak jak w pierwszych odcinkach łapał mnie ten duży ogr. Dokładnie z tym mi się to kojarzy. I to nie jest przyjemne skojarzenie. Kurde, błąd. Nie. Kurde. Nie może tak być, że tutaj zginę przed otwarciem tej skrzynki. W trakcie jej otwierania, tam będzie pułapka, to już to troszeczkę lepiej. W dalszym ciągu do kitu, ale troszeczkę lepiej. Moment, czy skrzynka ma zamki? Nie. Więc chyba nie ma się czego obawiać. Ewentualnie jakaś pułapka tylko. Zakrzywiony miecz nicości. Kurde. Aż tak zagadkowo brzmi, że muszę przeczytać momentalnie. Murakamo to nie. No. Dusza pałka. Dobra, jest. Ej, serio, myślałem, że to jest łuk. Lżejszy. Wielki zakrzywiony miecz o złowieszczo wyglądającej klinze. Zakazana broń, którą król kości słoniowej kazał ukryć przed światem. Stworzony z głazu, drzewa i szczątków najbardziej osobliwej duszy. Legenda głosi, że im dalej jego posiadacz zawędruje, tym potężniejsza stanie się klinga. Ej. Ej, jak... A jaki zestaw ciosów? Dobra, podoba mi się. Teraz dalej, zobaczmy. Mocny. Okej, czyli to samo, co mamy teraz. Dobrze. Jakby co, będziemy się przyzwyczajać. A teraz, a dwuręczny. Wolniejsze machanie horyzontalne, ale jako mocny atak. Obrót, niczym z halabardą. Dobra, skoki. No na szczęście z uderzeniem, a nie z pchnięciem, a... Pojedyncze. To samo. Turlanko. A kurczę, wolałbym jakąś spiralę wykonaną. Jakiś taniec z mieczem. Chyba, że tutaj. Trzymając oburącz. O, to jest ciekawe. Tego jeszcze nie widziałem. No nigdy w takim stylu. Ej, dobra. I dodaję 166. Kurde. Nieźle. Ale wiecie, póki co oczywiście coś ulepszonego. Coś o większym damage'u. Ale okej, chyba tutaj mieliśmy teraz iść, prawda? Cholera, budzić, nie budzić. Pilnujecie czegoś? Nie, niczego nie pilnujecie.
A właśnie, oni mają ten super mocny kostur niby, który tak wolno czaruje. Ej, dobra, sorry, ale ten się zaciął, trzeba to wykorzystać. No, pięknie. Czy z tej strony coś? Tak, przedmiot. I dwie wiadomości. Dobra. Przed tobą iluzja. Iluzoryczna ściana. No już dwie wiadomości o tym mówią. Coś jest na rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej. Kurde. Ani z tej strony. No nie mówcie, że dwóch kłamców koło siebie, bo to już za dużo. No kurde. No be, nie, no dobra, jeszcze cios mieczem, bo... No dawniej nie było tylu kłamców! Z tej strony. No z tej nie może być, bo to jest zejście, kurczę, do innego pomieszczenia zupełnie. Do tego, obok którego byliśmy. Przecież co, tutaj? Tak w nicość? Choć w sumie... Ej, choć w sumie... Ale moment, moment, ja tam byłem przecież. To jest moje ognisko, nie, dobra, sorry, nie cofamy się, ej, dobra. Bez klucza. Jeszcze. Ej, ale kolejny rycerz do pomocy. Dzień dobry, cześć, halo. Czyli już rozumiem trzy trony zapełnione. Jeszcze jeden gdzieś pozostaje. Czaruś. W sumie. Rycerz Zerum Lois poszukuje chaosu. No i daję wam słowo, że znajdzie. Nie, dobra, tutaj nic nie było. Faktycznie, no jedyna droga dalej wjedzie tutaj. Przez te schody na górę. Dobra, dobra, może na tarczę. Nowa lokacja, trzeba być ostrożnym. A i czyżby jedne z drzwi otwieranych z drugiej strony? Tak jest, no. O kurde, ale się zapętliło. Spoko, już mamy trzech. W sumie mógłbym zobaczyć. Ale jeszcze nie, jeszcze pozostaje gdzieś czwarty na pewno. Kurczę, tylko z którego ogniska iść? I do którego najbliżej? Nie, dobra, do tego jest najbliżej, to jest pewne. Tylko czy z tego... Nie no, z tego ogniska najdalej jest wszędzie. Ale samo ognisko jest najbliżej, więc wykorzystamy je w charakterze teleportu. Proszę bardzo, jest już tutaj. No nie było wcale tak daleko. Ale dobra, no kurczę, garnizon. No a tam mamy dolny garnizon. Jeżeli tam można wejść gdzieś na górę, to tam chyba powinny być te drzwi. No ale mimo wszystko chyba polecimy sobie jeszcze od pierwszego ogniska, od tego. Kurczę, no. Albo tutaj wyjdziemy na mur sobie. Choć nie, bo tam się nie da cofnąć. Ale może będą jakieś drzwi. Dobra, sprawdźmy. Może faktycznie coś tam się jeszcze ukrywa. Nie, bo takie szukanie drzwi nie należy do najprzyjemniejszych, kiedy w sumie pierwszy raz się przebiegło przez lokację. Kurde, może tutaj faktycznie. Jeży tu nie ma, jakby co. Więc nie ma się czego bać. Bo z tymi to sobie daje radę bez problemu. Z grubsza. No, tak to mniej więcej wygląda za każdym razem. Dobra, może trochę więcej staminy przed spotkaniem. Dzień dobry. Jak się leżało w śniegu? O kurde, oj nie. No i ci, ale na szczęście bez kostu. O kurcze, zapomniałem. Ale dużo zabiera ich cios w plecy. Mniej więcej tyle co złapanie przez olbrzyma. No chodźcie. I to rozumiem, i to rozumiem. Tak się powinno grać. Z takimi leszczami. Zebrać ich do kupy i zdzielić raz a porządnie. Na, czarownik oczywiście, a jakże by inaczej. Na, to też dobra taktyka. No i kolejny? Gdzie ty się ukryłeś? Czemu wcześniej nie pomogłeś swoim kumplom, jak dostawali w ciry zbiorowo, grupowo? Okej, tego na dole zaraz. Najpierw ten. No ale ten miecz jest naprawdę masakrycznie dobry. Tak mi się podoba. A zmieniłem go typowo tylko na PvP. Na tym się skupiłem, kiedy podstawka się skończyła na kanale. No i widać, kurczę, z wrogami też sprawuje się nieźle. Aha, dobra, to już na pewno wymacałem 100 razy. Ej, moment, moment. Nie, nie cofnęliśmy się doszczętnie, prawda? Nie można otworzyć z tej strony, czyli klucz do garnizonu nawet nie pomoże. No ale nawet takich zakapiorów odrzuca, no co jest piękny miecz. Piękny po prostu. Ej, 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 kolego. Moment, co tam zostawiłeś dla mnie? Widziałem jakiś przedmiot. No, ale 5 klejnotów. Moment, czyli co, z tych zwłok nie podniosłem?
Patrzcie, i sługa się tam zaczaił jeszcze, ale dobra, już niech zostanie. Dobra, chodźmy może tutaj najpierw. A, zombiaki się co prawda obudzą. Zaraz. A, o, o. Ale chyba tego rozwalimy. Albo nie, albo nie! O, kurde! Ale fuks. No pi! Nie wierzę, że jeszcze musiałem się zombiakami teraz przejmować. Ej, wow, dużo zabierają nawet. No ale też, w kupie siła, jak to mówią. No i proszę bardzo, wreszcie przydał się klucz. Tylko mogłem baczniej obserwować, gdzie się zbliżamy. Ej, jest i ognisko, dzień doberek. A usiądźmy od razu, uzupełnijmy zdrowie i estusy. Tylko teraz dokładnie przy wyjściu czeka mnie ta sama walka, ale moment. A może można użyć trumny w charakterze saneczek? Nie, no. Ale w sumie była kula śniegowa już. Może i tutaj coś będzie. Ej, 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 ej. Faktycznie mogę sprawdzić. Kurde, nie wierzę, bobsleigh. Dobra, ale za chwilę. Jeszcze przejdźmy tutaj sobie do końca. A, tam była fajna okazja na backstaba. I ją tak ładnie zmarnowałem. A wręcz brzydko. Ale nie, moment. Tu przechodziliśmy ostatnio. Jeżeli te drzwi się nie otworzą teraz... Ej, otworzyły się. I skrzyneczki, dobra, tu mnie nie było. Jeszcze. Albo byłem, tylko byłem na tyle kulturalny w stosunku do was i nie otworzyłem tych skrzyneczek jeszcze po prostu. Kurde, czemu on jeszcze żyje? Aha, po to, żeby strzelać, podejrzewam. O, szybki. Kurczę, no, nie... O, jeszcze sługa się napatoczył. Dobra, napij się, proszę. Ognisko niedaleko, ale nie chcę tu zginąć. Dobra, jeden pozamiatany. Pozostaje jeszcze trzech. Czterech, sorry, poprawka. Pięciu, bo zombiaki też przyszły. No, a to wszyscy po kolei, tak? Kurde, no nie chcę skrzynki zniszczyć. Nie chcę zniszczyć skrzyneczki. Backstep! O, dobra. Ale żyje. No i ten mnie też zbackstabował, no co za... Nie, dobra, przynajmniej tamten nie żyje. Tyle dobrego. Okej, okay, kolejny trup na koncie. Fuck. Dobra. Zły moment wybrałem na picie, ale... Spokojnie. Powinniśmy jeszcze z tego wyjść. Dobra, jest, idzie pięknie. Naprawdę teraz jak Terminator Eliminator się zachowuje. No ale oczywiście zgarniam przy tym ciosy dość poważne niektóre. Zbyt poważne. No i w tym momencie należy się cieszyć, że mam zapas estusów. Ej, moment, moment, moment. Czy to nie było to miejsce, gdzie jedna ze skrzyneczek była mimikrą zamrożoną dosłownie w... Dokładnie, tutaj. To było to. No tak, dobra, ale usunąć się. No, ale jeżeli wiesz, że to ona, to zniszczyć ją łatwo. I co tam ciekawego? Zbroja Katariny! Ej, czyżbyśmy mieli już cały zestaw rycerza cebuli? To delikatnie mnie to pogrubia, nie sądzicie? Przeczytajmy. Wygląda dość absurdalnie, ale jej wielopłaszczyznowa konstrukcja jest bardzo praktyczna, gdyż pozwala skutecznie odbijać ataki fizyczne. W starych opowieściach rycerze Katariny nosili te zbroje, gdy mężnie walczyli w bitwach. I to była prawda. Ej, ło, 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 ale ubierz coś, kurde. Bo się zaraz psy zlecą na kości. Dobra, ale skoro tu była mimikra, to pewnie reszta jest okej, okay, ale na wszelki wypadek tarcza. Będziemy, aby co, odbijać bełty. I nie chodzi mi tu o żygi. Dobra, jedna sztaba. Ale nie, dobrze, wyczaiłem te zamki dodatkowe, bo kurczę, w tych skrzyneczkach się nie spodziewałem. Dobra, klejnoty życia zawsze ok. Żar ascezy też jak najbardziej spoko. A tutaj, czyżby dobra pasta ogólnie ze wszystkimi skrzyneczkami, czy jakiś shit się trafi? Świetliki. Bardzo drogie przedmioty, choć kurczę, ja jeszcze ani jednego nie użyłem. Nie wiem czemu. Może dlatego, że lubię oszczędzać po prostu takie przedmioty. Kurczę, no ta trójenka. Ale dobra, rozpaliłem ognisko, się będzie można przenieść. Ej, tu są ci niewidzialni wszyscy, tak? Faktycznie, tylko kurde, moment. Moment, 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 moment. Tutaj też na pewno były jakieś drzwi. Na pewno gdzieś coś, jakoś coś. Albo przynajmniej skrzyneczki. O kurde, sobie. Dzień dobry. Może cios raz, cios dwa. Dobra, aha, tutaj podjechały trumny. Dobra, tam coś było wcześniej. Mogłem nie ciągnąć odpowiednie wajchy. Tak wcześnie. No, ale to zabija, mam nadzieję. Tak jest. Znajomy dźwięk, zwiastujący zgon.
Aha, ale tam już później nie będę mógł się cofnąć, prawda? Na takiej zasadzie to działa. Ej, ej, ej. Oprze. Z kryształkami, bez przesady. Jest zbyt duży leszcz, żeby mnie porobić. No dokładnie, tam jest zejście, już później nie wrócimy, więc trzeba wejść na górę. Aha, i tam będzie pomieszczenie, przy którym, a tak właśnie na ścianie, którego była ta drabinka niewidzialna. No, niewidzialna wtedy, teraz już jak najbardziej widzialna, no właśnie. Ale dobra, w środku były skrzyneczki, mogłem je już próbować otwierać. Oj, nie, sorry, to nie skrzynki, to wcale nie wygląda jak skrzynki. No. A shit, kurde, już dobra, wychodzą. Triple kill! No, ale triple kill, to ja lubię sobie strzelać. No, sorry, mógł być quad. No, ale niestety. Ten już niestety single. A tu co? Kukła. Nie, zamykaj, po co? Ja chcę przedmiot tylko podnieść. Dusza zaginionego, nieumarłego. Jak zaginiony, to znaczy, że nikt go nie szukał. A może właśnie go szukali i coś tam jednak dostanę. Ale dobra, to był jeden, tak? Piesek, aha, myślałem, że rycerzy. No ale, ej, no ale piechot. No ale piechot, no właśnie. Takie rzeczy to trzeba trafiać. Nie, faktycznie, jeszcze na górze może być skrzyneczka, bo już koleś się pofatygował do mnie sam. No, ale na marne. Oczywiście. Nie, dobra, wejdźmy na górę. Czy na pewno nic tam się nie rozmroziło? I chyba później można użyć piórka i spokojnie spróbować pojeździć. Nie, tutaj już to otworzyłem, okej. No dobra, no to powiedzmy, że... Choć w sumie nie, no ta lokacja nie jest do końca wybadana jeszcze. Jeszcze jest jedna odnoga, gdzie można się udać przed tym, jak pojeździmy sobie bobslejem. Ale to będzie już dosłownie kulminacyjny moment i moment kończący tego odcinka. Dobra, trumienki tam na dół... Nie, ej, w sumie moment. Jeżeli tu nie będzie nic dalej, to już wyczerpałem wszystkie możliwości. I od razu się tam przeniesiemy. No nie, tu jest jeszcze droga. Tylko pytanie, czy zaprowadzi mnie dokąd? Nie. No to tutaj jeszcze. Niewidzialni. Kurde, no ja nie lubię. Autentycznie nie lubię, ale tu jest też zejście wcześniej. Pozwól, że się przecisnę, bo zależy mi bardzo na czasie. A czemu by nie? Żeby tutaj zejść teraz. Ej, dobra, nie pamiętam, żebyśmy tutaj byli. No dokładnie, dzwonek kapłana plus 8. Ej, dobra, fajnie, że znajdujemy ulepszone przedmioty. O kurde, dobra. Błąd. Duży błąd tutaj lecieć w ten sposób. Ojż, kurde. Ej, ja mam za dużo tysięcy, żeby tutaj tak po prostu... O kurde! Zmoczyć. No nie. Nie tak daleko. Dwa łyki. I ucieczka. Retreat. Chodź w sumie. Cholera, dobra, ale ten mnie przepuści. Na szczęście. Drabinka? Drabinka. Oni schodzą po drabinach? Chyba nie, prawda? To teraz tak, szybko uporać się z tym. Najszybciej jak się da. Dobra, je. O to chodziło. Ej, jest kolejna drabina, ale... Nie, serio, tu nic nie ma. Dobra, tu nie ma co się kłopotać w ogóle. No i to jest ta lokacja, dokładnie. O to mi chodziło. Przy kratach wyglądających na tą lokację był trup, z którego podnieśliśmy jakiś tam przedmiot. Ale dobra, tu już drabinki nie ma, tutaj jakby co zeskok. Ale jeszcze wypadajmy tą kondygnację, a tak właściwie pozostałość po niej. No siema, co słychać? W sumie już pewnie zaraz niewiele. No chyba, że po drugiej stronie. Pierścień odporności plus 1, który coś tam daje, pewnie odporność przed wszystkim, delikatnie zwiększoną. Ej, tam by można było zejść na dół. Dobra, ale ej, jest i drabinka. Choć w sumie, skoro tu jest drabina, to może najpierw lepiej skoczyć na dół. Może tu jest jakieś przejście? Coś. Kurde, wysoko trochę. No trochę wysoko. Obawiam się zgonu, ale jest tam piesek, nie widzę wejścia. Kurde, dobra, drabina. Trzeba w ten sposób spróbować. O, chyba bobsleigh zostawimy sobie na następny odcinek, bo tu się zapowiada jeszcze całkiem dobra eksploracja. Dobra, i pieski, dobra, spokojnie. Spodziewałem się was. Byłem przygotowany wręcz. I co my tu mamy? No to nie jest niestety broń, ale to jest skrzyneczka. Nie ma zamków. Kurde, gorzej jak ma zęby. No, uff.
Zioło zmierzchu, idę to zwiędłe. Czy było warto? No, nie powiem wam, bo nie wiem, co to robi tak właściwie. I co, jeden zabłąkany piesek tylko. A, sorry, dwa. Ten zdradziecko chciał zaatakować. No, i tak się rozprawiamy właśnie z pieskami. Dobra, wiadomość, co tam? Kłamca, czyli nie ma tu tajnego przejścia, tak? A może jest? Tu. O nie, bo zaraz mi się miecz rozwali, a nie chce mi się używać proszku naprawczego, bo naprawdę mam ich niewiele. Nie, ale no moment, moment, tu na pewno nie byłem, tu będzie coś fajnego, musi być. Oj. Mroczny duch. Mroczny duch i bicie na miazgę. Oh shit. Mam nadzieję, że ja jego, nie on mnie. Okej, okay, jest i winda. Ale właśnie, najpierw do wieży, najpierw do wieży. Wiedźma wyrzutek Donna. Będzie czarować, tak? Mhm. Ale spokojnie, ja przerywam czarownikom zaklęcie. Zazwyczaj. Może jeszcze jeden szybki. No. Ej, dobrze, tamten nie ruszył jej z pomocą. Kurde, ale szczęście. Chyba będziesz czarował, czy coś? Tak, w sumie będzie. Ale niezbyt długo, niezbyt efektywnie. Klucz? Czy nie? Ej, dobra, czyżby kolejny rycerz? Tak jest, dobra, opłacało się tutaj wejść, opłacało się. Więc mamy już wszystkie trony zapełnione. Więc już niedługo do bossa, więc pora na windę albo sarkofag, jedno z dwóch. Sprawdźmy najpierw, gdzie prowadzi winda. Ta, ej, dobra, zapętli się, już widzę, będzie kolejne zapętlenie. I później tylko pozostaje bobsleigh, boss. Kurde, z czego ja się cieszę? Czemu ja jestem taki podekscytowany i to będzie oznaczało koniec Dark Souls 2? I później ja już, ej, już wiem, czemu jestem taki podekscytowany, bo później będę mógł sam już pograć sobie, kończąc tą serię. Może jeszcze coś odkryję. I, ale uwierzcie, jeżeli to będzie coś fajnego, to mimo wszystko nagram to dla was. Żebyście byli doinformowani. No ej, no co jest, przechodź. Dobra. No idealnie. I tak sądziłem, tak myślałem. Dobrze się stało, że pojechaliśmy jeszcze tą windą. Dobra. To szybka wiksa piórkiem do lotniska. Lotniska. Do ogniska oczywiście. Sorry, wybaczcie to przejęzyczenie. I jeszcze przed wami, uwaga, obiecany zjazd bobslejem, ale jeszcze raz sobie usiądę. To głupotą by było zjeżdżać bez kompletu estusów, mimo że to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że nie wpadnę na jakiegoś bossa, albo że nie zmienię płci znowu, kurde. Ej, ale dobrze, podejrzewałem, nie wierzę. Saneczki! Coś, czego w tym roku jeszcze nie robiłem. Bo po prostu, kurde, nie było tyle śniegu, nie to, że nie chciałem. Mroźne obrzeża. Okej, ja tu nic nie widzę. Sorry, skądś bije... Ej, dobra, tu jest jakaś trumna. Może od trumny do trumny? Oj, tam jakieś światełka. Ale nie, faktycznie, chyba od trumny do trumny będzie dobrym pomysłem. Tylko cholera, naprawdę nie chcę się tu zgubić, nie mając prawie 100 tysięcy przy sobie. Okej, okay, poleciałem w złą stronę chyba, ale ej, dobra, troszeczkę się przerzedziło. Tak to wygląda. Okej, okay, nagrobki. Aha, i kolejna zamieć. Ej, dobra, to ten kierunek, tak? Żeby gdzieś tam dojść do czegoś. O, dobra, sorry, to jest przedmiot jeszcze. Balsam. A niech sobie będzie. Tutaj, tak? Powiadacie. Tu były i nagrobki, i chyba ciała. Nie, sorry, rozwalone nagrobki. No i nie lubię czegoś takiego, takich profanacji. Może jakiś nieczysty duch gdzieś tutaj zaraz. Spróbuj przód. Ej, tam coś jest, faktycznie. Ale nie podoba mi się obszerność tej lokacji. Jakby ktoś miał zaraz z lodu wyskoczyć. Oooo, shit! Ej, niczym burza piaskowa w Uncharted 3. Dobra, jest jakiś safe haven, jakaś bezpieczna przystań dla mnie. W sumie nie do końca. Ktoś tu już zabrnął wcześniej i zginął. Na szczęście niewybuchowe. Dobra, jeszcze do drugiej chyba się zdąży. Chyba zdążymy jeszcze przed następnym odcinkiem, albo gdzieś tutaj zginę. Oj! Ach! Co to? Ale się przestraszyłem, no nie wierzę, koni jakiś. Mogę się bronić przed tym? Chyba mogę, ale... Oj, błąd! Dobra, atakuję taranem. Dobra, może wejdźmy do środka jednak.
Dobra, jest tu sik, no pewnie. Dobra, mogę się przed tym bronić. I całkiem spore obrażenia zadaje. Dobra, no jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No. Dobra. Nie, przestraszyłem się w Dark Souls. To jest naprawdę rzadkie zajście. Ale miało miejsce. Nie, dobra, kochani, w tej zamieci się będę musiał już z wami pożegnać, bo ten odcinek troszeczkę dłuższy niż poprzednie. A więc w tym momencie te mroźnie, ale ja ciepło w sumie. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!